I siemaneczko, witam was, tutaj Bóg Blantowski z nowym glitchem GTA 5. Pokażę wam dzisiaj, jak wstawić ten nowy czołg do garażu. Glitch jest bardzo prosty, jest bardzo podobny do tego, który pokazywałem wam prędzej. Na samym początku oczywiście witam i pozdrawiam wszystkich oglądających i przechodzimy do podziękowań za donaty. Pierwszy wpłacający to Dagasz Maciura. Pozdrowisz Kubę, Ćwiarkę, Strzotkę i Dakę. I czy zrobisz szybkie biegi razy 4 na stałe? Coś takiego już jest, ale tego na stałe nie da rady zrobić. Dobra, wyjeżdżamy czołgiem na zewnątrz, a ja jeszcze mam tu kolejnego do pozdrowienia wpłacającego donaty z Wizerek. Behmetu kumple, elo, elo. No i mamy jeszcze Defa, elo mój pierwszy donate w życiu, petarda, mordo, pozdrawiam cię. Na PC twój nick ognisty podmuch, petarda, pozdrawiam was wszystkich serdecznie. Jeżeli jesteście zainteresowani wpłacaniem donate'a, oczywiście linki do donate'ów są w opisie, link do donate'u jest w opisie, a teraz przechodzimy już do glitcha. Jak widzieliście, najpierw trzeba wyjechać tym czołgiem na zewnątrz, zostawić go na zewnątrz. Teraz udajemy się do środka, do naszej bazy. Musimy mieć bazę, nie trzeba mieć Avengera, nie trzeba mieć chyba nawet mobilnego centrum operacyjnego, także sprawa tutaj jest banalnie prosta. Tutaj ten glitch powinien wychodzić każdemu za każdym razem. Jeżeli oczywiście tylko będziecie naśladowali mnie krok po kroku, wysłuchacie tego, co tutaj wam tłumaczę, żeby nie pominąć żadnego kroku. Pamiętajcie, jeżeli wam coś nie wychodzi, to jestem więcej niż pewien, że pominęliście jakiś krok. Ja wiem, kiedy glitche są spatrzowane, a kiedy po prostu ktoś nie oglądał filmu i nie wie, jak go robić. Także wciskać kity to możecie swojej mamie, a nie mi. A teraz przechodzimy do glitcha i lecimy z tematem. Tutaj, żeby zrobić tego glitcha, potrzebny będzie wam również jeden znajomy, który może być nawet na innej sesji, może być z wami na sesji, nieważne. Ważne, żeby wszedł do lobby tytanicznej roboty. A wy, jeżeli chcecie sobie zgliczować ten czołg, musicie mieć przygotowania, jakiekolwiek przygotowanie do zrobienia. Może być też tapat, ale myślę, że większość z was będzie miała jakieś przygotowanie. Oczywiście trzeba zarejestrować się do SecuroServe, żeby wejść w przygotowania. No i wchodzimy w przygotowania. Nasz znajomy jest już w lobby. No i my wchodzimy do przygotowania, do lobby przygotowań. Oczywiście wchodzimy tam samemu. Nasz znajomy też musi być hostem. No i najlepiej też, żeby sam był w tym lobby. Dobra, ładujemy się do lobby, a jeszcze raz pozdrawiam was wszystkich serdecznie. Elo! No i jesteśmy tutaj w lobby, dlatego teraz muszę otworzyć dashboard, wejść na grupę, na party i dołączyć do mojego znajomego, który jest teraz w lobby tytaniczna robota. Jak tylko będę na tym pierwszym komunikacie, czy na pewno chcę zmienić sesję, wtedy mówię znajomemu, że już, a on wtedy opuszcza właśnie tą tytaniczną robotę. Będziemy tutaj właśnie glitchowali i dzięki temu tutaj krokowi, który robimy teraz, pomijamy sobie ten trudny krok z wchodzeniem na szybką akcję, skok na koniec świata, które robiło się to prędzej na zewnątrz. No i dobra, jestem na tym komunikacie, dołączyłem do znajomego, mówię mu, żeby wyszedł, już on wychodzi. Ja potwierdzam wtedy pierwszy komunikat, później wyskakuje mi drugi komunikat, który też potwierdzam. No i odwracam się z powrotem w bazie, w pokoju przygotowań do napadów. No i tutaj ten glitch, już najcięższa sprawa jest zakończona. Teraz wystarczy tylko przygotować sobie jeszcze samochód. Pokażę wam nową, łatwą metodę, jak sobie zgliczować ten pojazd. Dlatego lecimy teraz z powrotem tam, gdzie stoją samochody. Musimy mieć tam jakiś jeden samochód, którego możemy się pozbyć. Pamiętajcie, że ten samochód, którego teraz użyjecie, ten samochód wam przepadnie. Tego samochodu się pozbędziecie. Tego samochodu już więcej nie będziecie mieli. Dlatego dobrze zastanówcie się, którego samochodu chcecie użyć właśnie w tym momencie. Ja używam darmowego Duke of Death'a, bo znudziły mi się już te LEDzi, dlatego mam za darmo też Duke of Death, to sobie biorę coś fajniejszego niż te LEDzi, bo już mi się to nudzi ciągle, te LEDzi to wygląda już tak nudno, także chociaż zmienimy samochody, których używamy. No i jedziemy. I teraz tutaj, żeby to ułatwić sobie, wystarczy wjechać tutaj tyłem, przodem, nieważne jak, tak żeby te drzwi były zablokowane. Wysiadamy z samochodu, nie wychodzi przez drzwi, tylko teleportuje nas. Tak samo jest, kiedy wsiadamy do samochodu, nie wsiada, tylko teleportuje nas do środka. Tak samo będzie tutaj teraz, kiedy naciśniemy wsiadanie do pojazdu, znowu nas zaakceptuje. No i tutaj jednak jest ta nowa metoda, że nie spamujecie, tylko po prostu bardzo szybko to trzeba tak nacisnąć, tak może z półsekundową przerwą. Najpierw opuść bazę, a później wsiąść do samochodu. Jeżeli najpierw klikniecie wsiąść do samochodu, a później opuść bazę, no to po prostu was wczyta tutaj. Dlatego musicie zrobić to na odwrót,
ale nie może być za dużej przerwy. Jeżeli przerwa, jeżeli klikniecie jednocześnie te guziki, to wyjdziecie pieszo. Dlatego najpierw opuść bazę, a później bardzo szybko, potem jednak z małą przerwą, tak myślę, że koło pół sekundy do sekundy max, czyli opuść bazę i wsiadamy do samochodu. Jeżeli wszystko się uda, odrodzimy się na zewnątrz w tym samochodzie, ale jeżeli, tak jak mówię, tutaj słuchacie, co ja wam tłumaczę i zastosujecie się do tego, zrobicie taką małą przerwę między kliknięciem opuść bazę, a wsiąść do samochodu, na pewno się wam to uda, tak samo jak mi tutaj za pierwszym razem. No i proszę bardzo, ja już jestem na zewnątrz, jadę teraz sobie do swojego garażu. Jadę do garażu, nieważne który to będzie garaż, czy to będzie garaż przy Euroserv, czy to będzie mobilne centrum, czy to będzie jakiś zwykły garaż przy Eclipse Tower lub jakimś innym budynku, to naprawdę nie ma najmniejszego znaczenia. Tutaj, co jest fajna sprawa, tutaj zauważyłem, nie mogłem w ogóle wyciągnąć broni, nie mogłem zapalić świateł, co się okazało później, że jestem VIP-em, a ogólnie mam włączoną pasywkę. Taka petarda. To się później ogarnęło, nie wiem jak to się stało w sumie, no ale tak wyszło, że byłem VIP-em na pasywce. Petarda, petarda. A ja oczywiście korzystam teraz z chwili uwagi. Pozdrawiam wszystkich oglądających. Elo, zapraszam was do klikania lajków, subskrypcji, do wpłacania donate'ów. Zaproście swoich ziomów do mnie na kanał. Pokażcie im te nowe, zajebiste filmiki, które uploaduję specjalnie dla was. A teraz jeszcze wam powiem, ciągle walczę z tym glitchem, z trybem reżyserskim. No naprawdę, nie jest to najłatwiejszy glitch, nie będę wam ukrywał, nie jest to najłatwiejszy glitch, ale warto się z nim pomęczyć, jeżeli chcecie zdobyć te nowe, zajebiste, modowane stroje. No staram się wam to pokazać, miało to już być po południu, no ale niestety nie wychodzi mi to tak, jakbym chciał. Troszeczkę tam trzeba mieć szczęścia, a dzisiaj widocznie szczęście mnie opuściło. Dlatego już dojeżdżamy teraz praktycznie do tego garażu i będziemy kończyć tego glitcha. Tutaj byłem mega zdziwiony, bo nie oglądałem tam filmiku do końca, z którego to brałem. Ten glitch właśnie, no i później była akcja. Wjeżdżamy. Pamiętajcie, musicie mieć puste miejsce w garażu, do którego wjeżdżacie. Jeżeli będziecie podmieniali za samochód, to ten glitch się wam nie uda po prostu. A teraz wjeżdżamy, mamy puste miejsce i wjechałem, patrzę, mówię, a czemu to się nie zmieniło w czołg, mówię, mówię, ładna jazda, ale po chwili się zorientowałem, że wystarczy tylko przestawić pojazdy miejscami i po przestawieniu ten samochód zmienia się w czołg, a ja zapraszam was jeszcze raz do klikania lajków, subskrypcji, do włączenia powiadomień, jeżeli chcecie widzieć więcej takich zajebistych patentów na różne zajebiste glitche na moim kanale. Bóg Blantowski, wasz ziom, elo! No i lecimy, lecimy przestawić ten pojazd. Proszę bardzo, tutaj w spisie już mamy napisane, że to jest TM02 Kanjajak. Kajak, że kajak już tu stoi, dlatego wystarczy tylko go zamienić miejscem, proszę bardzo, i pojawia się nasz czołg, pojawia się czołg. Można zmienić teraz sesję, można wyjechać nim na zewnątrz, można jechać, zabijać. Później wystarczy odesłać go przez menu interakcji, przez klub motocyklowy, zwróć pojazd do garażu. Dobra, to byłoby już na tyle. Ja zapraszam was jeszcze raz do klikania lajków, subskrypcji, do włączenia powiadomień, jeżeli chcecie widzieć więcej takich zajebistych glitchy na moim kanale. Zapraszam was również na filmiki, które już wkrótce. Bóg Blantowski, wasz ziom, elo!